Ewolucja twórcza Czesława Miłosza. Wiersze po oraz co było wielkie. W tym edukaście dowiesz się, na ile zmieniła się poetyka wierszy Czesława Miłosza na przestrzeni lat. Zapoznasz się z jego najnowszymi osiągnięciami poetyckimi. Zapraszam serdecznie. Czesław Miłosz, polski noblista. Czesław Miłosz urodził się w roku 1911, a zmarł w roku 2004. Był jednym z najsłynniejszych polskich poetów i prozaików. W roku 1980 został uhonorowany Literacką Nagrodą Nobla. W dwudziestoleciu międzywojennym założył literacką grupę poetycką o nazwie Żagary, której członkowie działali w Wilnie. Pisali oni wiersze o zabarwieniu katastroficznym. Natomiast po wybuchu II wojny światowej Czesław Miłosz mieszkał i tworzył w Warszawie. Publikował swoje wiersze pod pseudonimem Jan Syruć. Po zakończeniu wojny ukazał się drukiem tom poetycki Czesława Miłosza pod tytułem Ocalenie. Poeta zawarł w nim swoje wojenne doświadczenia. Kiedy Miłosz odmówił powrotu do kraju z Paryża, gdzie przebywał na placówce dyplomatycznej, władze komunistyczne zakazały publikacji jego wierszy, dlatego ukazywały się one poza cenzurą, w tak zwanym drugim obiegu. W swoich wierszach Czesław Miłosz podejmował bardzo wiele różnorakich problemów. Interesowała go rola poezji i poety we współczesnym świecie, rozważania o charakterze moralnym, wątki filozoficzne i egzystencjalne. Był również autorem powieści Dolina Issy, esejów i tłumaczeń, na przykład fragmentów Biblii, a także podręczników historii literatury. Zmarł w Krakowie w roku 2004 i został pochowany w Narodowym Panteonie w krakowskim kościele na Skałce. W poszukiwaniu Arkadii. Zanim zapoznasz się z materiałem prezentowanym w tym edukaście, przypomnij sobie ten, który mówił o motywach tyrtejskich w polskiej poezji współczesnej. Została tam zaprezentowana interpretacja dwóch wierszy Czesława Miłosza, Campo di Fiori oraz Który skrzywdziłeś. Dowiesz się, co to jest tyrteizm w literaturze i poznasz mówiące o tym problemie wiersze poety. A teraz pora na prezentację dwóch utworów, Po i Co było wielkie, które sumują w pewnym sensie twórcze poszukiwania Czesława Miłosza. Musisz uświadomić sobie fakt, że na przestrzeni lat zmieniają się poglądy ich twórców. Podobnie stało się w przypadku Adama Mickiewicza i Jana Kasprowicza. Pora teraz na pewną literacką analogię. Adam Mickiewicz napisał w latach 1839-1840 kilka wierszy, które zostały wydane już po jego śmierci pod tytułem Liryki Lozańskie. Ta nazwa wzięła się stąd, że poeta przebywał wtedy w szwajcarskiej Lozannie i wykładał na tamtejszym uniwersytecie literaturę łacińską. Dwa z tych wierszy na pewno znasz. Nad wodą wielką i czystą i polały się łzy. Krytyka literacka jest zgodna, że te utwory to próba pogodzenia się poety ze światem, poszukiwanie ładu i rezygnacja z romantycznego buntu. Z podobnym zjawiskiem ewolucji twórczej mamy do czynienia w poezji Jana Kasprowicza, czyli w epoce Młodej Polski. Po okresie buntu, wyrażonego na przykład w hymnach, najsłynniejszy z nich to Dies Irae, czyli Dzień Gniewu, zawierający pierwiastki prometejskie i katastroficzne, poeta również stara się odzyskać utraconą równowagę duchową. Wynikiem tych światopoglądowych poszukiwań są wiersze z cyklu Księga Ubogich. Dochodzi do pojednania poety z Bogiem. Świat natomiast okazuje się miejscem, w którym można odnaleźć Arkadię lub raj utracony.
Te dwa pojęcia to utrwalone w tradycji europejskiej toposy, czyli stałe motywy. Grecka Arkadia i biblijny raj to rejony pierwotnej szczęśliwości człowieka, bliskości natury i harmonii. Po tym koniecznym wprowadzeniu możemy teraz przystąpić do interpretacji wspomnianych utworów Czesława Miłosza. Po i co było wielkie Czesława Miłosza. Świadectwem dojrzałości poetyckiej jest w tych wierszach przede wszystkim prostota języka i kompozycji. W pierwszym z nich, pod tytułem Co było wielkie, całość składa się z 6 wersów układających się w dystychy, czyli podwójne całostki znaczeniowe. W drugim poszczególne obrazy tworzą wspomnienie, na które składa się edukacja w jezuickiej akademii, a także chwile poświęcone kontemplacji natury. Wiersz rozpoczyna bezpośrednie wyznanie podmiotu, w którym informuje odbiorcę, iż dawne przekonania, poglądy filozoficzne i religijne, koncepcje literackie i estetyczne wydają się teraz bez znaczenia. Utraciły bowiem swoją dawną rangę i wartość. Podmiot mówiący zauważa, że co było wielkie, małem się wydało. Co poraziło, więcej nie poraża. Wobec niezmienności rytmu natury, odwiecznego porządku świata, który rejestruje ludzkie doświadczenie, wszelka wiedza okazuje się bezużyteczna. Pozostaje powrót do krainy dzieciństwa, pierwotnego zachwytu światem bez zbędnych filozoficznych i estetycznych dociekań. Możemy to potraktować jako fakt odnalezienia Arkadii, która mieści się po prostu w każdym z nas. Wystarczy tylko przyznać się do własnej niewiedzy, fiaska wszelkich dociekań. Może ci się wydawać, że jest to wniosek banalny. Prawda jednak jest zupełnie inna. Na taką refleksję może zdobyć się ktoś, kto całe życie poświęcił właśnie poszukiwaniu zasady rządzącej światem. Choć brzmi to trochę oczywiście jak paradoks. Paradoksalnie, aby odnaleźć spokój, wyciszenie i prostotę, trzeba najpierw spierać się ze światem i jego twórcą. Te wiersze są tym bardziej filozoficzne, im bardziej wyrażają bezcelowość każdej filozoficznej refleksji. Świat wymyka się po prostu ludzkiemu poznaniu, odsłania coraz to nowe sekrety i tajemnice. Jeden z krytyków zauważył, że w poezji Czesława Miłosza istnieje wyraźne pokrewieństwo z twórczością romantyków. Skojarzenie takie może nasuwać na przykład wizja poety i poezji. Poeta to ktoś, kto wnikliwie przygląda się światu, walczy z jego niesprawiedliwością, czasem nawet spiera się z Bogiem w imię prometejskiego buntu. Poezja dla romantyków była z jednej strony czymś świętym, bowiem w niej realizowała się odwieczna tajemnica świata. Z drugiej strony natomiast była przeklęta, bo przysparzała cierpienia. Jest to wątek obecny w Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Biorąc pod uwagę te powinowactwa artystyczne, przywołaliśmy we wstępie liryki lozańskie Adama Mickiewicza. Refleksja w nich zawarta przypomina przemyślenia Miłosza sumującego swoje artystyczne poszukiwania. Przeczytaj więcej wierszy polskiego noblisty. Poszukaj w nich znanych ci już tematów i motywów. Jeżeli uważasz, że twoja znajomość tych problemów jest niewystarczająca, wysłuchaj edukastów jeszcze raz. Jeżeli jesteś pewny swojej wiedzy, rozwiąż poniższy test. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów.